Witam. Zbliża się rozpoczęcie sezonu grzewczego. Dzisiaj więc chciałem pokazać i opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja użytkuję kocioł dolnego spalania. Jest to kocioł z własnej roboty palnikiem, nie posiada klapy krótkiego obiegu i ruchomego rusztu, za to posiada ruszt wodny. Są to trzy podstawowe czynniki, które musiałem wziąć pod uwagę, aby uzyskać komfort użytkowania takiego kotła oraz czyste spalanie od samego rozpalenia. Mój sposób palenia w takim kotle polega na tym, że załadowuję go całego przed rozpaleniem, dzięki czemu mam gwarancję, że w trakcie palenia dym nie będzie się wydostawał przez drzwi załadunkowe. Zwiększa to oczywiście wymagania co do rodzaju, struktury i sposobu ułożenia materiałów użytych do rozpalenia. Użycie na przykład zbyt dużej ilości papieru może powodować dymienie podczas rozpalania. U mnie najlepszym materiałem do rozpalenia załadowanego kotła dolnego spalania okazał się chrust, czyli drewniane patyki długości około 10 cm. Chrust po wsypaniu tworzy dość regularne przestrzenie, w których może odbywać się jego szybkie spalanie. Inne materiały, na przykład kawałki drewna, tworzą nieregularne przestrzenie, a papier spalając się ulega zgnieceniu, blokując dopływ powietrza. Cięższa górna warstwa węgla ma płynnie likwidować powstające dziury w wypalanej dolnej warstwie paliwa, a także zapobiec porywaniu wypalonych patyków do komory palnika. Z góry dziękuję za wszelkie komentarze pod filmem, a szczególnie za informacje, w jaki sposób Wy rozpalacie swój kocioł dolnego spalania. Proszę, motywujcie mnie do nakręcenia następnego filmu, subskrybując mój kanał i naciskając łapkę w górę. Sterowanie mocą kotła odbywa się poprzez ręczne ustawienie szczeliny dopływu powietrza na podstawie obserwacji temperatury spalin na wyjściu z kotła oraz przebiegu spalania w komorze palnika. Jeżeli proces spalania przebiega w wysokiej temperaturze i przy odpowiedniej ilości powietrza, następuje zupełne spalenie paliwa. Dlatego też dążę do jak najszybszego osiągnięcia wysokiej temperatury spalania. Temu służy m.in. odizolowanie rusztu wodnego od paleniska niedopalonymi częściami opału z poprzedniego palenia w trakcie rozpalania. Pod koniec palenia nie przegarniam niedopalonych części opału. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów.